Cześć, witam bardzo serdecznie z tej strony Kąt i lecimy dalej przez Góry Atlas, lecimy dalej przez Góry Atlas, lecimy dalej, by znaleźć ogrody, a w ogrodach, oj, a to za portal, tajemniczy portal, let's go. Wejdź do tajemniczego portalu? Yes. Yes, man. Idziemy znaleźć jabłko. Ogród Hesperid, jesteśmy w ogrodzie, no i spoko. Jesteśmy w ogrodzie, tak więc jabłko będzie już tuż, tuż. Złote jabłko musi gdzieś tu być. Złote jabłko musi gdzieś tu być. Tyrr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 r
złote komary, to i złote jabłko musi być. Cockatrice! Hesperyda. A, no to dlatego to jest ogród Hesperyd, bo tu mieszkają Hesperydy, okej? Ma to sens. Co mnie stunujesz? Co mnie stunujesz? Ojej, puść mnie, let me go. Let me go, let me go, don't ta-ra-ra-ri-ra. Mhm, jest jakaś fontanna. Membranowe skrzydło. Bafik, tyrydydy. Po korzeniu nie przejdę. F? To jest, nie podnosi mi. Z jakiegoś powodu mi przedmiotów nie podnosi. Pod A jak klikam. Fountain of Reincarnation. Grudowy kolos, hello. Oho. O kurde. Umarł. No teraz mi coś zaczęło podnosić w końcu. Jestem człowiekiem, jabłkiem. Dobra, tam jest droga dalej, więc ja się cofnę. O, to mogę kliknąć K, bo mam tutaj tę fontannę, to nie będę musiał biec. Ścieżka tu jest. Na ramienniki Gai. Mi. M.I. item. Pod Inta. Na kontratach z trucizną. Aha. Karciciel Gai. Kosturek jakiś. Na 8 poziom. Ej. To jest ciekawe, jakby chciał człowiek nową postać robić na 8 poziom. Czyli nie mówię, że zamierzam, ale... Gdyby jednak. Chyba dużo krytów weszło tym razem w niego, bo dużo szybciej zginął niż ten poprzedni kolos. Duża skrzynia i tyle, tak? Więc tu nic nie ma. Dysk ognia. No dobra, o, więcej tu nic nie ma. Kolejne K, łyk herbatki. Gdzieś towarzystwo herbatki jak najbardziej.
Nie wiem, co ja to biłem, ta roślina, ale okej. Ale tutaj też jest ta hesperyda. Chyba, że to... O! Hepeszgai. Szybkie, kute. Dużo MI leci teraz, mi tutaj widzę. Tak, nie wiem, toporek? Jako, jaka to typ broni? Wygląda jak sierp jakiś, więc pewnie klasa jakichś toporków. O, ogrodzie jabłkowy. Tu są ogrody oliwne, tu mamy ogrody jabłkowe. Jest okej. Banderola esencji. Jest coś, jesteśmy. We are boys here, we are here, boys, boys, we are here. Mam sobie HP podkę. Ladon, prawie jak lagon. Fajna muzyka, podoba mi się. Złote jabłko. Jabłko! Zabójca zioła. Jest coś jeszcze. Szata ucznia. Co to wypadło? Jabłko. Szata ucznia, level 27, przynęta, 236 inta, szybka konstrukcja, rolniczne pole, zdobyte doświadczenie, plus 20%, kurde, no i pod inta, no pewnie, nie? No, jeszcze na kichnięcie, ja w ogóle nie rozdałem punktów z poprzedniego poziomu, statystyk, bo rozdałem chyba tylko te skille, a nie rozdałem właśnie z punktów statystyk. Jabłko. No dobra, mamy jabłko. Jest git. I teraz pojawia się pytanie, bo nie pamiętam, gdzie był Beduin Okha. Się okazało, że ten list trzeba od niego wziąć. A ja tego nie zrobił, bo nie wiedziałem. I teraz pytanie, czy to był w górach, czy był w Gaulosie ten ziomek? To chyba był na początku gór, więc trzeba by pewnie do Gaulos skoczyć, stamtąd przepłynąć jeszcze raz na początek mapy. I tam pewnie gdzieś ten... Aha, tylko że to Gaulos są te koralowe świątynie, nie? Które mi ścinają, jak odpalam mapę. Czyli muszę do Gadiru. Do Gadiru, tam Afryką przepłynąć. Ja bym miał rację. Że on był tam gdzieś na dole. Jak już tu jestem i już tak zaczęło dropić, to kulę poproszę, panie władzo. Feeling kula. No nie. On nie feelinguje kuli. Dobra. Fine weapons. Fine weapons. Better armors. I'm Butcher the Blacksmith. Dobra, to jest złote jabłko. To są to. 29 odporności na ogień i dwie modyfikacje, ale fajne. No to jest fajne. To jest good, very good. Na ramienniki Gai. A nie będę tego zostawiał. To jest very good. Zwłaszcza, że moje naramienniki, czyli rękawice karmazynowej gwardii,
No w sumie nie są wcale takie złe. Odporności na ogień, elektryczność. Regen zdrowia, zdrowia procentowego dużo. Yes, I will. Which land are these items from? Well, I don't know. Maybe you'll tell me. Okay. Ja się oczyściłem, odporny na elektryczność, odporny na zimno, zręczność. Tu miałem gdzieś te biżuterie, gdzie bym mógł sobie jakieś odporności dodać czy coś. Szybkość całkowita do tułowia. Pierścienie, amulety, wstrętny wysięg. Dobra, nie będę teraz tutaj się rozglądał. Tak, sir. Do Afryki się udam. Tylko czy Afryka to nie było Gaulos? Nie, teraz jestem tu, dobra. I teraz skoczę do tego obozu, bo mam wrażenie, że tam był właśnie ten gościu. Beduin. Jakie krzyki, nie? No to tak, wtedy też się zlękłem. Wtedy też się zlękłem, jak pierwszy raz mnie zaatakowały te dziady. Biegniemy do tego obozowiska tutaj szybko, poszukać tego ziomka od listu. Wyżyny Atlasu. Mehedi, tak to on. To od niego chyba był ten list. Nie? Nie od niego? Akumuz? Okha, tu jest Okha. Daj list, panie! Stranger, spare me a moment. You are taking the path to the west, right? I have a letter here that I need delivered to a certain woman of the Jasula tribe up in the mountains. Jasulu. I'm not a fighter. I don't think I would make the trip. Would you carry it for me? Ja z nim chyba zagadałem, tylko mam dziwne wrażenie, że po prostu on nie wypadł od razu na podłogę i mi go nie podświetliłem, go nie podniosłem. Myślę, że to by mogło mieć większy sens. No dobra, na szczęście dużo czasu nie musiałem poświęcić na dowiedzenie się, gdzie mam iść. Oh, a letter for me? Yes. I bet it is from Okha. He always finds some excuse not to come here. But I think he's really just afraid of officially asking for my hand. He should not be. Oh well. Thank you for your assistance. You're welcome. Dobra. Dobra. To co? Do Gadiru wracamy. I idziemy zanieść jabłko. I płyniemy do Atlantydy. Oh, you scared me. I thought you were a goner for sure. Not yet, maybe. So, what were they like? The Hesperides. Beautiful beyond mortal comprehension, no doubt. Hey, wait. Don't tell me. I see you've brought something. Oh, you actually found it, did you? It looks so ordinary. Ordinary golden apple? Not quite golden. I don't think that is an apple. Well, hero, I guess this is it. Never thought the day would come. But according to the texts, we have all that we need. Are you ready to go to Atlantis? I know I'm not. Gadir is treating me well. But forget about that. Let us set sail and go forth boldly. No time like the present. Kapitan Atlantyda. Yes, let's go. Płyńmy. Będzie jakiś filmik, kascenka, jak płyną, to jabłko wrzucają, które nie jest, nie, no nie bardzo. Płotne mielizny. Atlantis. I can't believe it! Oh, we braved the open sea and the whirlpools, yet emerged triumphant! Yes, yes, this must be Atlantis, I can feel it. Why don't you go explore inland and see what you can find? Report back here if you come across anything interesting. Yes. The captain has instructed me to provide you with anything you need. Sure, thanks. I'm really helpful. Helpful. I appreciate that you will help me. Dobra.
gość się zesrał. On jest pupt. This jungle gives me the creeps. Might I suggest a start? You don't have to pick up everything. Mam portal. Kolejny jakiś kwestik. Dzicz Atlantydy. Well, hello my friend. Give me the quest. You're going inland to explore. Potrobas. Kółko okrętowe. Why did I ask you to look around for anything edible? The ship's store of food is running rather low, and I fear we might get into trouble on the return journey, unless we can find some fresh supplies in this strange place. Sure, misja prowizacyjna. No to co? Wjeżdżamy. Pota moi. Mr. Pota moi, what can I do for you? Mała skrzynia pełna klejnotów. Oj, te glinoczłeki trochę biją. Biją jak czok. Wyrósł mi spod ziemi. A to dziadyga. No, nie trafią, bo jakiś pień mi zagrodził drogę. Trój z Atlantów mrozu. Tu jest jakaś fontanna reinkarnacji z lewej. Okay. Jaskinia, tam fontanna, więc pytanie gdzie iść do jaskini, pewnie to jest jakiś side quest, jeżeli tu, no może w tej jaskini będzie jakieś jedzenie do tego kłościka pobocznego. Nie wiem co w jaskini miałoby robić jedzenie, ale może ktoś je tu zakitrał. Ale może jakaś elita, dawno nie było żadnych elit. Moskitu, żadnych elit dawno nie było. Nad trójcą? He, 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 he. Trójzębów. No nie ma tu nic poza pułapką, która mnie chciała zabić. A? Tu coś kapie. Kap? Dobra, chyba nic tu nie ma. Z Atlantu błyskawicy. Ale przycinka. Nie wiem, czy ten Titan kod mi tak szarpie. No. No ale czasem gry zdarzają się, że mi właśnie tak dziwnie szarpią i nie mam pojęcia. No czy no, może coś gdzieś w komputerze się dzieje nie takiego, co powinno się dziać, dlatego szarpie, albo coś jest z optymalizacją gierki nie do końca dostosowana do moich podzespołów. Nie wiem, nie wnikam. Grunt, że da się grać. Szlamik, szlamik, szlamik. Dobra, to tu tyle. To lecimy do kolejnej jaskini, zobaczyć, co się dzieje.
Żonglowy parecznik. Nie, bo buffa mi wyłączyli. Dziady z Wole. Puf, puf, pie. Majestiku czestu. No i też to tyle. Zaraz będę miał full ekwipunek. Nie ma źle. Parecznik, parecznik, parecznik. Tiri, 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 tiri. Już kolejną jaskinię widzę na horyzoncie. Ło! Wygląda jak jakieś dwugłowe dinozaury. Karkinowski, o, będzie można przepis z Karkinowska zrobić. Jest ok, jest fajnie, bije szybko, mortuje, zabija. Tam jest droga dalej, ok. Tu jest jakaś jaskinia jeszcze jedna poboczna. Wężowa gwardia. Żmijowa gwardia, sorry. Starożytne ruiny. Aha, w ruinach może być jedzenie. Yes, I have no room. Tam był jakiś chyba vendor i skrzyneczkowy. This is a seller's market, my friend. Yes, it is. Za 35 sił, odporny na truciznę, kontratak trucizny, obrzenia trucizny, nie dla mnie. Elektryczność i zdolność obrony, to nie, bo tu mam 23 do siły. Zimno i zręczność, to mam lepsze, dokładnie takie same, ale lepsze rolki. W sensie staty te same, rolki lepsze. Okej. Okay.
You're doomed. No, we're not. I heard that in Athens there is a man living in a barrel. Perhaps you could learn something from... You are our most valued customer. Sure, thank you. Let's go back to Atlantida Dzicza. Pułapka to była? Zrobiona skrzynia? Nic więcej tu nie ma? No to średnio. Zją. Nie ma tu ani jedzenia, ani żadnej elity. No, ale przynajmniej muzyka jest dobra. I tylko puszczamy dobrą muzykę. Dzicz Atlantydy. A, bo to byłem na błotnych bieliznach, a teraz jestem w dziczy Atlantydy, okej. Okay. Tablica doświadczenia. Jedziemy po expa. Trochę się za bardzo wpierdzieliłem między nich, ale okej. Okay. Ale żyjemy, jest dobrze. Tu jest kolejna jakaś fontanna. Nie mogę się wrócić tam do tamtego poprzedniego przejścia tutaj, co było, więc nie wiem, czy tam czegoś nie będzie. No nic, to mam. Tam jest już przejście dalej. Cofnę się, mam fontannę, mogę się tutaj później tepnąć na szybko, tam może coś będzie. Jest jakaś jaskinia chyba. Mi się wydaje, że jest tam wejście po tym błotku. Letukan has arrived, boys! Kupa gruzu. Turururu. No i tyle. No i dobra, nic tu więcej nie ma. No to pyk. Do fontanny. Do fontanny i ruszamy w prawo. Lecz w prawo nie pójdę, bo tam nie ma nic. Więc ruszamy w lewo. Już widzę na mapce kolejną fontannę. Trójzop Atlantów ognia. No, jakaś kolejna tam jest po lewej jaskinia, czy mi się wydawało. Ciekawe, że z takiego daleka mi pokazało to wejście. Toksyczne tokso. Teraz toxic tokso. Kofus. Dość sporo odnóg mają te dzicze. Dzicze, a dzicz.
Jest coś, jest quest jakiś. Well, hello, Nisr! Human, do not slay! Nisir is not hostile! Mm-hmm. You kill Patamoy? You could help us! Earn rewards! Find contracts! Zadanie poboczne. No. Przyjazny, ale zapewne nieco niezrównoważony wężowie. Nisr poprosił cię o wypełnienie umów na dwóch przywódcach Patamoi, znajdujących się w głębi lądu. Na pewno chodzi o ich zabicie. Krabostwór. Tam nie ma przejścia. Tam jest jakiś obóz. Obozowiskus. Ten debuff to faktycznie srogo podnosi zadawanie obrażeń. Jaj. Procarze. Nildis, przywódca Potomoi. Dobra, jednego z przywódców mamy ubitego. Potomoi, Potomoi, przywódcy Potomoi, tarariririri, Potomoi. Tam nie ma drogi dalej gdzieś? Tu jakaś taka była, takie przejście tam było? Nie wiem. O, Vadas, kolejny przywódca Potamoi. No nie wiem, czy tu było przejście, czy nie było tam przejścia. Zaraz, ja tam miałem chyba... Chyba tam była fontanna. No jest droga do góry, okej. Ale mam dziwne wrażenie, że tu nic nie będzie. Zaraz będzie ślepy zaułek. Dziwaczne drzewo. Dziwaczny owoc. Okej. Okay. Aprowizacyjna misja. Okej, okay, no to warto było się jednak wrócić. Spoko. No dobrze, bo tak to by było problem, bo bym sobie tam nie poszedł i bym się później zastanawiał, gdzie jest to jedzenie. Przy okazji... Sprzeda mi temy, bo jak widać w ostatnie praktycznie wolne miejsce mi się ten owocek zmieścił. Więc dobre wyczucie miałem. I'm pooped. He is pooped. By Poseidon, what is this? A fruit? I don't know, it looks icky, but beggars can't be choosers, I reckon. I'll send out some men to look for more. With a little luck, this might be it. Yes, it might be it. Koniec. K. Wracamy. This might be it, so let's go back. No dobra. Czyli dobrze było się wrócić.
Obaj przywódcy zostali pokonani, zostali zabici, nic czeka, żeby ci dać nagrodę. No dobra. Yes, very nice contracts with our friends I destroy. Here, this is for you. No i dobra, jest. 30k expa, 30k expa tu, 30k expa tam, level się przyda. 40 mam dopiero. Znaczy ja nie wiem jak tutaj wygląda szybkość wbijania leveli, ale... No ale mam 40. Możemy ruszać dalej. Aske Kafos. I tu jest fontanienka. Dobra. I ta fontanienka będzie moim checkpointem w tym momencie, tak więc na ten moment będzie to tyle w tym materiale. Widzimy się w kolejnym. Jeżeli wam się podobało, zostawcie suba, łapkę i dzwonek, jeżeli chcecie być na bieżąco. Zapraszam na streamy na Twitchu, jeżeli ktoś chce wesprzeć kanał. Macie też taką opcję. Do zobaczenia już za niedługo. Trzymajcie się, cześć.